Cześć, w tym filmiku powiem Wam, jak zmienić modelinę, która jest bardzo miękka, na modelinę o nieco twardszej strukturze. Jest to sposób bardzo szybki i myślę, że przypadnie Wam do gustu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to zrobiłam, zostańcie ze mną. Będzie mi potrzebna modelina Astra, której zmienię strukturę z miękkiej na twardszą. Oraz mąka ziemniaczana. Ważne jest to, żebyście użyli właśnie mąki ziemniaczanej, a nie zwykłej mąki, ponieważ zwykła mąka nie nadaje się do tego. Dlaczego użyję Astry? Ponieważ nie spotkałam modeliny o podobnych właściwościach, która ciągnie się jak guma do rzucia i lepienie z niej po prostu jest koszmarem. Oczywiście można użyć każdej dowolnej innej modeliny, z której niewygodnie Wam się lepi. W zależności od tego, ile macie modeliny, tyle mniej więcej powinniście mieć mąki. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak twardą modelinę chcecie uzyskać. Na początku modelina może Wam się lekko strzępić, natomiast nie zwracajcie na to uwagi, ponieważ jeśli ją dobrze wymieszacie z mąką, ten problem zniknie. Modelina jest już gotowa. Zmieniły się jej właściwości, nie ciągnie się jak guma do rzucia, łatwiej się rwie i jest sporo twardsza. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. To wszystko w tym tutorialu. Zapraszam Was już na kolejne. Pa, pa!